Jedyny Zbawiciel. Książka autorstwa Louis Vogel. Rozdział pod tytułem Matka Jezusa Maria. Nieprawdą jest to, co nam zarzucają, że gardzimy Marią lub nawet znieważamy Matkę naszego Pana i Zbawiciela. Przeciwnie. Miłujemy Marię i bardzo poważamy, lecz nie znaczy to, abyśmy stawiali ją na stanowisku, którego jej Pan nasz w swym słowie nie wyznaczył. Maria była wybranym przez Boga narzędziem, błogosławioną między niewiastami. Łukasza, 1 rozdział, 28 werset. Dostąpiła wysokiego zaszczytu, została Matką Pana Jezusa. Przez narodzenie się z Marii Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął kształt niewolnika, aby przez cierpienie i śmierć dać Bogu doskonałe zadośćuczynienie za grzechy ludzkie. Wierzymy także i w tę niezgłębioną tajemnicę, o której mówi Pismo Święte, że Maria poczęła z Ducha Świętego, który zstąpił na nią. Łukasza, 1 rozdział, 31 do 35 wiersza. Lecz o niepokalanym poczęciu i narodzeniu się Marii Pismo Święte nie mówi. Jej rodzice byli grzesznymi ludźmi, a sama Maria, podobnie jak wszyscy ludzie, narodziła się w grzechach. Zapewne była ona służebnicą pańską, pokorną, sprawiedliwą i bogobojną, gdyż w przeciwnym razie Duch Święty nie obrałby jej na Matkę Syna Człowieczego, lecz pomimo znakomitych przymiotów, Maria, będąc z natury grzeszną, potrzebowała tak samo Zbawiciela, jak ja i ty. Istnieje sprzeczna z prawdą i zdrowym rozsądkiem nauka Kościoła, że Bóg zachował Marię od grzechu pierworodnego, ponieważ miała ona zostać Matką Boga. Jakie to smutne i nielogiczne. Czyż może być prawdą, aby sprawiedliwy i święty Bóg w taki prosty sposób, to jest przez sam akt woli, uwolnił Marię od grzechu pierworodnego? Gdyby na tej drodze mogło stać się zbawienie ludzkości od winy grzechu, Bóg nie potrzebowałby zsyłać swego jednorodzonego Syna na świat, aby przez Jego cierpienie i śmierć na Golgocie dokonane zostało dzieło zbawienia. Doprawdy ani Maria, ani żaden inny śmiertelnik nie może być zbawiony inaczej, jak tylko przez męczeńską śmierć pańską. Bez ubłagalnej śmierci pańskiej nie ma zbawienia. Jezus musiał więc umrzeć także za Marię. Kogo poślę? Oto jestem, poślij mnie. Izajasza, 6 rozdział, 8 werset. Gdy się wypełnił czas, Syn Boży przyszedł na obciążoną przekleństwem ziemię i będąc poczęty z Ducha Świętego, przyjął w Marii kształt człowieka. Okazawszy się z postawy człowiekiem i doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Filipian, 2 rozdział, 7 werset i Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 werset. Jako prawdziwy człowiek narodzony z Marii,
mógł teraz cierpieć i umrzeć, aby dokonać ubłagania za nasze grzechy. Wiedziała o tym także umiłowana Matka Pana, Maria, w rozmowie ze swoją krewną Elżbietą powiedziała: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój Bogu, Zbawicielu moim. Łukasza, 1 rozdział 46 do 47 wersetu. Więc także jej Zbawicielem był ten, który z niej się narodził. Dlatego na równi z Marią Magdaleną stała pod krzyżem i jako jedna z pierwszych uwierzyła, że krwią narodzonego z niej Syna Bożego, człowieka Jezusa Chrystusa, została oczyszczona od wszelkiego grzechu. Powszechnie nazywa się Marią Matką Bożą, co jest niewłaściwe. Jest ona Matką Pana, Matką Jezusa. Łukasza, 1 rozdział, 43 werset i Jana, 2 rozdział, 1 werset. Na weselu w Kanie usuwa się jako skromna służebnica na dalszy plan i oddaje synowi należną mu cześć. Mówi sługom: co wam powie, czyńcie. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 5 werset. Nie mówi: ja to załatwię, ja mu synowi o tym powiem, polegajcie na mnie. Nie, to nie są słowa Marii. Lecz co wam powie, czyńcie. Idźcie wszyscy do Jezusa. Idźcie doń. Skruszony Łotr przedstawia swą prośbę Panu. Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Łukasza, 23 rozdział, od 39 do 43 wersetu. Pan Jezus nie odesłał go do swej matki stojącej pod krzyżem, aby ona zajęła się odpuszczeniem jego grzechów, orędując za nim. Lecz nie pytając o zdanie Marii, odpowiada sam: dziś będziesz ze mną w raju. Nawet na krzyżu opiekuje się swoją matką, poruczając ją Janowi, a nie odwrotnie. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 26 werset. Pismo Święte nie mówi nam nigdzie o Marii jako Królowej Niebios. Ona, tak samo jak Piotr, Jan i wszyscy inni, którzy zasnęli, czeka na zmartwychwstanie ciała, choć jej dusza na równi ze wszystkimi zbawionymi jest w raju. Wtedy i ona otrzyma chwalebne ciało, aby przebywać wiecznie w niebiańskiej chwale u Jezusa. U Jezusa. 1 Koryntian, 15 rozdział, 20 werset. 1 Koryntian, 15 rozdział, 23 werset. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. Śmierć Jezusa byłaby zbyteczna, gdyby Maria mogła nas zbawić. Zapewne, gdyby tylko mogła mówić, usłyszelibyśmy jej zapewnienie. Jej zapewnienie i prośbę, aby wszyscy poszli do Jezusa, każdy osobiście, aby każdy nie polegał na stawiennictwie. Jej, lecz z wiarą, aby błagał
go o zbawienie. Zachęcała, aby pójść do Jezusa, Zbawiciela grzeszników. Przedstawiłaby Jezusa jako pasterza i stróża dusz waszych. 1 list Piotra, 2 rozdział, 25 werset. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Jezus jest prawdziwym orędownikiem u Ojca, 1 Jana 2:1. Jezus jest Zbawicielem świata, 1 Jana 4, rozdział 14, werset. Dlatego idź do Jezusa, módl się jedynie do Niego. On czci swojej nikomu nie odda.